dwa klasyki, Popiół Diament i Pociąg. I zacznę może trochę przekornie, od końca niejako, mianowicie opowiem o pewnym śladzie później recepcji tych dwóch filmów. Otóż Państwa, w 1995 roku, na stulecie kina, kwartalnik filmowy ogłosił taki ranking najwybitniejszych filmów świata i najwybitniejszych filmów polskich. To były dwa rankingi. Głosowało 70 osób, głównie filmowcy, ludzie kultury, no tacy znający się na kinie, ale także ważni dla polskiej kultury. I proszę Państwa, w tym rankingu w 1995 roku Popiół Diament wygrał w Cuglach ten ranking. Zdobył 42 głosy. Przypominam, głosowało 70 osób. Następny w kolejce to był Nóż w wodzie i Matka Jana od Aniołów, 32 głosy, więc można powiedzieć, no 10 głosów więcej. Ale ciekawe, proszę Państwa, jest jeszcze coś innego. Otóż redakcja kwartalnika filmowego pozostawiła taką wolną furtkę osobom, które chciałyby jednocześnie głosować na Popiół i Diament, na listę obcą, listę filmów z historii kina powszechnego, tak? Na zasadzie arcydzieł kina powszechnego. I proszę sobie wyobrazić, że aż 15 osób głosowało właśnie, umieszczając ten film na tejże liście. Natomiast inne filmy polskie to jeden głos, dwa głosy na tej właśnie liście kamieni milowych kina powszechnego. To świadczy, proszę Państwa, jaka była ranga, nie wiem, czy dzisiaj wciąż jest to 15 lat temu, ale jaka była ranga tego filmu przez cały właściwie 50 lat. To był ambasador polskiego kina i można powiedzieć tak, proszę Państwa, ci, którzy nie obejrzeli Popiołu Diamentu w życiu, na łożu śmierci powinni się wstydzić, tak? Ewidentnie. Państwo macie już tą okazję, że obejrzycie, więc nie będziecie Państwo musieli się wstydzić. Na tej samej liście, proszę Państwa, na miejscu 18 z 6 głosami, więc widzicie Państwo niewiele, razem z kilkoma innymi filmami, był Pociąg. Pociąg Jerzego Kawalerowicza. To, że znalazł się na tej liście, świadczy, że rzeczywiście jest klasykiem, ale to, że tak daleko od Popiołu i Diamentu, świadczy także o randze tego filmu. To rzeczywiście film z artystycznego i społecznego punktu widzenia dużo niższej rangi. Tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Być może, tak jak powiedziałem, dzisiaj, gdybyśmy zrobili jakiś ranking, te proporcje by się trochę zmieniły. Było, nie było, Popiół i Diament to film historyczny, który, przepraszam za wrażenie, babrze się w tych naszych stałych polskich kompleksach i problemach. Popciąg to film o uniwersalnej tematyce, tematyce miłosnej, z elementami thrillera, jeszcze o tym porozmawiamy. Być może właśnie dzisiaj te zasady byłyby, czy te preferencje byłyby trochę zmienione, ale póki co dysponujemy tylko tą listą z 1995 roku. Przejdźmy w takim razie, proszę Państwa, do filmu Popiół i Diament. Dodam tylko mały komentarz. A, już widzę, jest. Bardzo fajnie. Przed chwilą Państwo widzieliście także screen z napisem Zespół Kadr. Jak pewnie Państwo już wiecie, bo myślę, że podkreślali to także inni prowadzący. Zespół Kadr to ten zespół, który właściwie, można powiedzieć, obok Zespołu X w polskim kinie to najważniejsza instytucja. Tak? Czasem sobie żartuję, że w szkole polskiej czy w kinie lat 50-tych, 60-tych wszystko, co dobre, wychodzi z kadru. Tak? Z całą tą dwuznacznością tego określenia. Oba filmy i Popiół i Diament, i Pociąg zostały zrealizowane właśnie w tym zespole, któremu szefował, bo już od 3 lat nie żyje, ale do samej śmierci szefował temu zespołowi Jerzy Kawalerowicz, czyli reżyser tego drugiego filmu Pociąg. Proszę Państwa, Popiół i Diament. Otóż Andrzej Wajda po pokoleniu i kanale, który Państwo oglądaliście, miał już dość tematyki historycznej. Chciał koniecznie zrobić film współczesny. W tamtym czasie dość modne było branie na warsztat problemów młodzieży. Otóż socjologowie, publicyści zauważyli, że młodzież po 56 roku, przypuszczam, że ten wątek się już pojawiał na wykładach, że młodzież po 56 roku jest jakaś dziwna, to znaczy opuszczona przez te organizacje polityczne, właściwie nie chce ze sobą zrobić, zagubiona w tym obszarze kultury. Mówiło się, cytując tytuł słynnego filmu dokumentalnego, że to są ludzie z pustego obszaru, nie wiadomo, co z nimi zrobić. I Andrzej Wajda postanowił także zrobić właśnie taki film o młodzieży. Znalazł sobie 15-letnią scenarzystkę, jednocześnie też pisarkę, Monikę Kotowską, i postanowił zrobić film Jesteśmy sami na świecie. To miał być taki bardzo kameralny dramat o ciężarnej młodej dziewczynie, chłopaku, którzy uciekają przed dorosłymi gdzieś w świat swojej fantazji, mieszkają gdzieś w jakichś ruinach. Miała być bardzo kameralna opowieść, która pokazałaby właśnie całą tą frustrację młodości, frustrację młodzieży. W międzyczasie także rozważał realizację filmu do scenariusza Głupcy wierzą w poranek, który później się zmienił w Bazę ludzi umarłych, którą Państwo także oglądaliście, ale Aleksander Ford podkradł mu ten odchłaski, ten temat, pewnie Państwo o tym słyszeliście. W związku z tym zaczął robić ten film Jesteśmy sami na świecie. Prawie przed dzień zdjęć zdecydował się przerwać ten
realizację. Dlaczego? Dlatego, że dostrzegł on i szef zespołu, Jerzy Kawalerowicz, że to jest temat, który prawdopodobnie nie wejdzie na ekran. Władza była jakoś szczególnie czuła na portretowanie, na negatywne portretowanie młodzieży, na negatywne wizerunki młodzieży. Dość powiedzieć, że w tym czasie, kiedy oni mieli podjąć się realizacji tego filmu, taki inny, bardzo pesymistyczny obraz, powiedziałbym takim określeniem rosyjskim, bezprizornych, takich opuszczonych przez rodziców, którzy pracują w Nowej Hucie czy gdzieś, a te dzieci nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Inny obraz, Zagubione uczucia Jerzego Zarzyckiego, po 2 tygodniach został wycofany z ekranów, a inne filmy o tej tematyce, na przykład Koniec Nocy, miały duże problemy z dystrybucją. W związku z tym Andrzej Wajda i Jerzy Kawalerowicz zdali sobie sprawę, że to chyba nie jest temat, którym można po prostu wejść na ekran, że to jest zbyt ryzykowne. W związku z tym porzucił ten temat. Dlaczego tak dużo mówię o tym wczesnym filmie? Otóż można powiedzieć, że Popiół i Diament powstał trochę zamiast współczesnego dramatu o młodzieży. Zamiast współczesnego dramatu o młodzieży. I w związku z tym, proszę Państwa, są pewne analogie, czy pewne filiacje pomiędzy tamtym filmem, a Popiołem i Diamentem. Oczywiście Popiół i Diament, jak Państwo pewnie wiecie, a za chwilę o tym też powiem, to jest dramat historyczny, akcja dzieje się w 1945 roku, ale pewne analogie są. Najprostsze to takie, powiedziałbym, kadrowe. To znaczy z tamtego filmu główna wykonawczyni i główny wykonawca ról przeszli do Popiołu i Diamentu. Gdybym mógł poprosić o screen następny, to znany plakat. Następny, bardzo proszę. O, Grażyna Staniszewska miała grać tą właśnie ciężarną, nastoletnią dziewczynę, a bardzo proszę następny screen, Jerzy Jogała, czyli Marek Szczuka w filmie Popiół i Diament, miał grać tego chłopaka. Grażyna Staniszewska gra, jak Państwo zauważycie, tą piosenkarkę Hankę Lewicką, która śpiewa Czerwone maki na Monte Cassino w tle słynnej sceny z lampkami. Ale jeszcze ważniejsze, proszę Państwa, jest to, że w gruncie rzeczy, w momencie, kiedy, i o czym powiemy jeszcze, w momencie, kiedy Andrzej Wajda zdecydował się na Zbigniewa Cybulskiego jako odtwórcę roli Maćka Chełmickiego i pozwolił mu zagrać po swojemu, to Zbigniew Cybulski zaczął grać i zachowywać się na ekranie dokładnie tak, jak zachowała się młodzież tamtego czasu z roku 56, o czym jeszcze będziemy za chwilę mówić. W związku z tym można powiedzieć, że mimowiednie ta młodzież na ekranie, ona znalazła swój obyczajowy idiom, ona się odnalazła w tym filmie właśnie dlatego, że w tym dramacie historycznym doszło do takiego ahistoryzmu, doszło do takiego anachronizmu. O tym jeszcze za chwilę powiemy, ale to jest trochę tak, że Wajda chciał zrobić film współczesny. No ale skoro nie mógł zrobić filmu współczesnego o młodzieży, to całą swoją, można powiedzieć, pasję unowocześnienia przelał na dramat historyczny, jakim jest oczywiście bez wątpienia Popiół i Diament. Proszę Państwa, godzi się tutaj wspomnieć o samej książce Andrzejewskiego, Popiół i Diament. Z czasem się mówi, że to pomnik literatury perelowskiej. 29 wydań do 89 roku. Katowana młodzież do matury. Ja pamiętam, proszę Państwa, jeszcze byłem katowany tą powieścią, musiałem znać na wyrywki i właściwie prawie jak pacierz, musiałem znać bohaterów tej książki, uczyłem się w latach 80., więc jeszcze to była lektura obowiązkowa. 29 wydań i taka książka, naprawdę pomnik. Zobaczycie Państwo w napisach czołowych filmu, że jest to oparte na motywach powieści. Rzeczywiście stopień ingerencji w ten materiał literacki Andrzeja Wajdy i Jerzego Andrzejewskiego, bo on także był współscenarzystą, był tak wielki, że zdecydowali się autorzy napisać na motywach. Książka ukazała się w 1948 roku, wcześniej jeszcze w 1947 roku w tygodniku Odrodzenie ukazywała się, trochę pod zmienionym tytułem, Zaraz po wojnie. Ale ten tytuł, nie tyle zmieniony, co pierwotnym, Zaraz po wojnie, ale ten tytuł dobrze sytuuje nas od razu w czasie akcji tego filmu, książki, a później filmu. Otóż czas akcji to jest przełom wojny i pokoju. W książce jest to 5-8 maja, czyli wiecie Państwo, 8 maja to jakby zakończenie walk w Europie, zakończenie II wojny światowej. Akcja dzieje się w małym miasteczku, przepraszam za to małe miasteczko, bo ono w sumie leży niedaleko od Państwa, Ostrowiec Świętokrzyski. Chyba niedaleko, zdaje się, tak, jakieś 70 i to chyba nie jest małe miasteczko, przepraszam, w takim razie, jeśli kogoś uraziłem. W każdym razie, no w niedużej miejscowości, jaką jest Ostrowiec Świętokrzyski, czyli gdzieś na prowincji i osią akcji, proszę Państwa, osią akcji jest przygotowanie przez bliżej nieokreśloną organizację podziemną, choć domyślamy się, że to AK-owcy, czy dawniej AK-owcy, przygotowanie zamachu na sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii w Kielcach, Szczukę. Szczuka to
tutaj jest właśnie tym partyjniakiem. To jest jakby taki oś akcji, ale generalnie, proszę Państwa, książka ma cztery główne wątki. Ja je poruszę i wymienię po to, żeby później Państwo zobaczyli, z czego zrezygnował Wajda, dokonując adaptacji. Otóż pierwszy wątek to jest wątek właśnie tego sekretarza Szczuki. Szczuka przyjeżdża tam oczywiście w celach jakichś państwowych, tam jakieś narady i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, to w książce sprzedane jest w jednym zdaniu. Natomiast przede wszystkim tam przyjeżdża do Ostrowca Świętokrzyskiego, bo dowiedział się, że w Ostrowcu Świętokrzyskim żyją osoby, które znały jego żonę, która zginęła w obozie koncentracyjnym, a w tym i wykazała się ponoć jakimś heroizmem cnót, wspierała wszystkich w tym obozie. Rzeczywiście w czasie rozwoju akcji potwierdza się ta hipoteza, była, no można powiedzieć, taką matką Teresą dla tych wszystkich, którzy tam cierpieli, spotyka taką osobę, więc to jest jakby jeden wątek akcji, Szczuki. Drugi wątek akcji to wątek żołnierzy podziemia, zwłaszcza dwóch. Andrzej Kosecki i Maciek Chełmicki. A z tych dwóch światło pada przede wszystkim na Maćka Chełmickiego, na człowieka, który na początku powieści jest takim, przepraszam za to słowo, może niezbyt wyrafinowane, takim luzakiem, wiecie Państwo, takim żołnierzem, który ma już za sobą 3-4 lata walki, przeszedł Powstanie Warszawskie, no jest takim szychą, można powiedzieć, w saperkach, niczego się nie boi. Natomiast zabija bez zmrugnięcia okiem, tak jak się to dzieje na początku w nieudanym zamachu na Szczukę, także będzie to widoczne w filmie. Natomiast przez całą opowieść pod wpływem miłości do kobiety zmienia się i na końcu podejmuje jednak się, popchnięty honorem i wiernością wobec towarzyszy, podejmuje się zabić Szczukę i chwilę potem na ulicy, co też podkreślam, umiera, ginie od przypadkowych kul funkcjonariuszy, czy właściwie żołnierzy. To jest drugi wątek, proszę Państwa. Trzeci wątek to wątek Antoniego Koseckiego, ojca Andrzeja Koseckiego, czyli kolegę Maćka Chomickiego. Antoni Kosecki to taki sędzia, prawnik, przed wojną szanowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale w czasie wojny w obozie koncentracyjnym, przepraszam za wrażenie, zeszmacił się. Jest kapo, był kapo, wraca do tego miasteczka, jest przekonany, że teraz po wojnie prawa wojenne nie obowiązują, więc on może spokojnie wejść w krwioobieg znowu społeczny i być przyzwoitym obywatelem. Niestety mu się to nie udaje. Zostaje zdemaskowany właśnie przez Szczukę, który kojarzył go właśnie z obozu i zaprowadzony, można powiedzieć, na UB. Także można powiedzieć, kariera mieszczucha kończy się bankructwem. I czwarty wątek, proszę Państwa, to wątek Alka Koseckiego, kolejny syn Antoniego Koseckiego, Alka Koseckiego, 17-16-letniego chłopca, który razem z Jurkiem Schreterem zakłada faszystowską organizację. Taką faszystowską organizację, to jest taki wątek, wiecie Państwo, jakby zdeprawowania wojną. Ci młodzi bohaterowie, Alek, Jurek Schreter są zdeprawowani wojną i zakładają taką organizację, w której preferują kult wodza, tak jakby można powiedzieć mini Hitlera. I kończy się to wszystko także mocno tragicznie. Otóż, proszę Państwa, te cztery wątki były w fabule. I generalna wymowa była taka, no, wątek Szczuki, szlachetny, prawie że spiżowy komunista, sterany życiem, służący społeczeństwu, bardzo dobry, warto w niego inwestować. Tragicznie zagubieni żołnierze podziemia, to był ten drugi, można powiedzieć, wątek. Bankructwo mieszczucha, to już o tym mówiłem, sędziego Koseckiego i ostatni, skażenie wojną, zezwierzęcenie wojną, sfaszyzowanie młodych umysłów, które idą właśnie w stronę retoryki właśnie nazistowskiej. A w tle, proszę Państwa, cała paleta karierowiczów, postaci oportunistów, nowej władzy, która się właśnie instaluje, która właśnie przychodzi, złożona z komunistów, ale także dawnych chwalców czy bywalców na salonach sanacji, więc takich, którzy chcą przy okazji tej nowej władzy ukuć swój własny interes. I cała ta wierchuszka gromadzi się na bankiecie w hotelu Monopol z okazji zakończenia II wojny światowej. I tańczy poloneza. Ten polonez pojawia się gdzieś mniej więcej w 2/3 książki i ten polonez, proszę Państwa, jest ewidentnie cytatem z takiego, można powiedzieć, chocholego tańca Stanisława Wyspiańskiego. To jest nowe wesele. Znowu tańczy swołocz. No, więc w tym sensie to jest też bardzo ważny wątek. Jan Błoński, kiedy po latach oceniał tą powieść, mówił, że to jest taka powieść interwencyjna. To znaczy, cel jej nie był artystyczny tak naprawdę. Cel tej powieści był bardziej polityczny. To znaczy, Jerzy Andrzejewski co chciał? Po pierwsze, pokazać pozytywnego komunisty, pozytywny obraz komunisty, Szczukę, po to, żeby czytelnicy uwierzyli w nową władzę.
Tak, są wśród nas, komunistów, ludzie, którzy chcą służyć wam, narodowi. My, proszę Państwa, znamy historię i wiemy, że komuniści w większości wypadków tacy nie byli. Ale w tej książce on był takim właśnie szlachetnym, trochę spiżowym komunistą. To jest jeden cel. Naprawdę człowiek, no, chciałbym mieć takiego ojca, tak Państwu, do rany przyłóż i gangrena. Natomiast z drugiej strony chodziło o to, żeby w dobrym świetle odmalować tych młodych akowców po to, żeby z kolei czytelnicy ze kręgów władzy, tych, którzy jakby przyjęli tą nową rzeczywistość, zobaczyli ich zagubienie, żeby się nad nimi zlitowali. Jednym z podstawowych celów, pierwszych celów nowej władzy było rozprawienie się z AK, prawda, czy z tymi organizacjami żołnierzy wyklętych, jak się ich dzisiaj nazywa. Pamiętacie Państwo to hasło, pewnie się pojawiało też tutaj na wykładzie, zaplute karły reakcji, prawda, i tępiono ich w brutalny sposób. I Andrzejewski miał właśnie taki cel koncyliacyjny, jakby godzący. Komuniści są cacy, ale nasi chłopcy dawni z AK, zagubieni, fakt, niepotrzebnie zabijający komunistów, w gruncie rzeczy też zasługują na empatię. Pogódźcie się z nimi. I cel był wyraźnie interwencyjny tej powieści. Proszę Państwa, Wajda nie znał powieści do 1957 roku, pomimo tego, że szła za nią sława ważnej powieści. Nie znał ją do 1957 roku, przeczytał ją tuż po kanale, jak był w czasach w Krynicy, właśnie nie w czasach, właśnie w sanatorium w Krynicy, bo się nabawił dwunastnicy po kanale. To jest stresujący zawód, proszę Państwa, być reżyserem, a zwłaszcza kanał przyniósł mu naprawdę wiele siwych włosów, no i wrzut dwunastnicy. I tam Tadeusz Janczar, pamiętacie Państwo, jeden z bohaterów kanału, Tadeusz Janczar podsunął mu tą książkę, mówiąc, słuchaj, to jest fajna książka. Andrzej Wajda ją przeczytał i zachwycił się sceną Poloneza. Zachwycił się sceną Poloneza, która rzeczywiście w powieści jest bardzo długa. Zachwycił się nią i postanowił zrobić film, jeszcze namawiał go do tego także Janusz Morgenstern. Ten Polonez zjawił mu się trochę właśnie w taki weselny sposób, taki wyspiański. On chciał zrobić to, ten film tak na dobrą sprawę przede wszystkim, czy głównie tak, żeby sfilmować tą scenę Poloneza. Jak Państwo wiecie, był chory na wesele, w sensie chciał to wesele kiedyś zrobić i zrobił wesele i w teatrze, i w filmie, jak Państwo wiecie, po kilkunastu latach. I w momencie, kiedy upadł projekt Jesteśmy sami na świecie, od razu wszedł, można powiedzieć, proszę Państwa, brzydko mówiąc, z butami, agresywnie w ten projekt. Mówię agresywnie, ponieważ przyjął taką ekspansywną taktykę adaptacji, procesu adaptacji. Przeczytał książkę bardzo żywiołowo, do dziś zresztą gdzieś w archiwum Wajdy jest ta książka, która pokreślona jest strasznie, Andrzej Wajda walczył z nią, można powiedzieć, to jest rzeczywiście ten proces adaptacji odbywał się, wykreślał sceny, które na pewno nie wejdą i wysłał list do Jerzego Andrzejewskiego, którego osobiście nie znał, wysłał list do Jerzego Andrzejewskiego, czy możemy zmienić ten kadr, znowu Demiurg, Bach, nie, to jest Jerzy Andrzejewski, proszę Państwa, w środku, tak, ale to już wystarczy nam, Bach, proszę jeszcze raz, o, nie, to nie tak miało być. Dobrze, proszę Państwa, to jest kadr oczywiście z filmu Popiół i Diament. Maciek Chełmicki ginie na śmietniku. To w pewien sposób, proszę Państwa, ilustruje tych zaplutych karów reakcji, tak? Jak władza się obchodziła z zakowcami. Ale przejdźmy do następnego. O. To jest, proszę Państwa, oryginalny list, który Andrzej Wajda wysłał do Jerzego Andrzejewskiego. Tak nic nie widać, więc ja Państwu nie będę tego nawet i czytał. Ale w tym liście jest mowa o tym, że oczywiście powieść jest bardzo fajna, nie wiem, czy mi się uda przez adaptację zachować piękno tej powieści, także, ale że przysyłam Panu także tak zwaną skaletkę, czyli drabinkę, czyli rozpisanie scen. Wajda od razu rozpisał sceny, wysłał do Andrzejewskiego i już na samym początku, w związku z tym, proszę Państwa, miał pewien plan, pewien pomysł na adaptację. Jak ta adaptacja ma wyglądać? Proszę Państwa, jakie były założenia dramaturgiczne, które już można wyczytać właśnie z tej skaletki, z tej drabinki z listopada 1957 roku? Otóż przede wszystkim, proszę Państwa, akcję skumulował w jeden dzień, a właściwie w kilkanaście godzin. Od popołudnia do poranka następnego dnia. Wajda, jak Państwo wiecie, pewnie mówiliście Państwo o tym, słyszeliście Państwo o tym na okoliczność kanału, Wajda miał zawsze taką predylekcję do tragicznej formuły, to znaczy do formuły tragedii antycznej, czyli jedności miejsca, czasu i akcji. On uważał, że to jest taka, można powiedzieć, piękna, klasyczna forma kultury. I tutaj także skrócił do jednego dnia. Dalej, w gruncie rzeczy dość mocno ograniczył akcję do jednego miejsca, właśnie do tego hotelu,
który w filmie będzie właściwie, proszę Państwa, cały czas obecny. Owszem, jest prolog, jest zakończenie, bohaterowie wychodzą z hotelu, ale jakby tak można powiedzieć, wszyscy oni wracają, wychodzą i wracają. Jakby można powiedzieć, epicentrum tego świata jest właśnie ten hotel, który zbudował na planie Roman Mann i o którym później jeszcze powiemy. Dalej, proszę Państwa, tak naprawdę wyrzucił dwa wątki. Wyrzucił wątek Jurka Schroedtera i organizacji tej faszystowskiej młodzieżowej. W ogóle mu się na nic nie przydał, choć zrobił to z bólem, ponieważ chciał pokazać także, jak ta młodzież, jemu na tym zależy, jak ta młodzież właśnie tuż powojenna, czy wojenna, jak ona mocno się, można powiedzieć, tak no, zanimalizowała, zezwierzęciła przez fakt, iż kontaktowała się, jak ta wrażliwość jej mocno została stępiona, ale zrezygnował z tego wątku. Zrezygnował też z wątku Antoniego Koseckiego. Te dwa mu nie były potrzebne. Został wątek Szczuki, który przyjeżdża w jakimś celu. W wypadku filmu przyjeżdża już nie szukać żony, ale szukać swojego syna, Marka Szczuki. To dodał Wajda, to był jego pomysł. I drugi wątek to oczywiście Andrzeja Koseckiego i Maćka Chełmickiego. No i z Maćkiem Chełmickim związana jest właśnie ta przemiana i zabójstwo, czy udany zamach na Szczukę i ostatecznie śmierć Maćka Chełmickiego. Przepraszam, że zdradzam Państwu zakończenie, ale no niestety no, nie da się tego nie zdradzić, bo jest to jeden z najważniejszych momentów w tym filmie. I proszę Państwa, generalnie na początku były jakby takie dwa wątki, właśnie dwa wyraziste, równorzędne wątki, wątek Szczuki i wątek Maćka Chełmickiego, ale w czasie realizacji, proszę Państwa, już na etapie scenopisu, dalej na etapie realizacji, akcent, ciężar gatunkowy przenosił się coraz mocniej na postać Maćka Chełmickiego. Tak, w końcu, że film jest na dobrą sprawę przede wszystkim o nim, a reszta to jest zasadniczo tło, gdybym mógł prosić o następny kadr, o właśnie. Dlatego w napisach początkowych tego filmu jest najpierw w roli Maćka Chełmickiego Zbigniew Cybulski, wielką czcionką, jedynką, a później pozostałe postaci. Pierwotnie miało być tak, że to miała być konfrontacja dwóch bohaterów, Szczuki i Chełmickiego, dwóch szlachetnych w tej Sodomie, można powiedzieć, jaką jest ta Polska roku 1945, ale ostatecznie to właśnie to jest film przede wszystkim o Maćku Chełmickim. Jeszcze jedna ważna zmiana, którą zastosował Wajda względem powieści, otóż przesunął Polonez. Polonez, że dokonał takiej zmiany kompozycyjnej. Polonez już nie był w 2/3 książki, wprawdzie, wiecie Państwo, 2/3 to ponad złoty podział, więc mocny punkt. Ale jak się czyta książkę, to o Polonezie się zapomina przez następne 1/3. W ogóle się zapomina. Natomiast Wajda przesunął Polonez na sam koniec. I ta zmiana, proszę Państwa, była ewidentnie no, ważna i można powiedzieć brzemienna w skutki. Ponieważ jeśli przesuwa się ten Polonez, groteskowego Poloneza, w którym tańczą te figury, trochę taki chocholi taniec, zobaczycie Państwo to w filmie, to można powiedzieć, że mocny akcent krytyczny na temat świata, który oglądamy, pojawia się właśnie na końcu. I nikt o nim nie zapomina, tylko właśnie wychodzi z takim poczuciem, że to, co właśnie obejrzał, to jest taki pamflet na tamten świat, na tą Polskę Anno Domini 1945, Polskę Dorobkiewiczów i Swołoczy. Więc w tym sensie to przesunięcie było niezwykle ważne. I dodam jeszcze, bo kiedyś, proszę Państwa, robiłem takie dość szczegółowe badania, że Polonez miał w ogóle kończyć ten film. Ostatni kadr to miał być właśnie Polonez. Nie Maciek Chełmicki ginący na śmietniku, co ostatecznie się zdarzy, ale właśnie Polonez. Do samego końca trwał przy tym Wajda, ale gdy zobaczył, że to Maciek Chełmicki, przepraszam, Zbyszek Cybulski majoryzuje ten film, że cała emocja wiąże się z nim, postanowił dokonać przesunięcia. Polonez kończy się ostatnie ujęcie Poloneza, za chwilę widzimy, jak Maciek Chełmicki biegnie po śmietniku, umiera, spazmuje, zwija się, jak widzieliście Państwo przed chwilą na tym kadrze, zwija się z bólu i kona. I tak kończy się ten film, więc tutaj były te ważne. Proszę Państwa, ważne zmiany. Proszę Państwa, godzi się powiedzieć kilka słów na temat jakby okresu przygotowawczego i realizacji filmu, ponieważ Wajda nie dokonał żadnych złych wyborów, tak powiem, artystycznych, realizując ten film, już od momentu, kiedy miał scenariusz w ręku. Scenariusz zresztą szybko napisany z Andrzejewskim, to nie jest takie istotne, też dość szybko przyjęty przez władzę, władza się nie za bardzo nie czepiała, zresztą kinematografia była wtedy w czasie takim przejściowym, nawet nie było szefa kinematografii, był tylko PO kinematografii, Jerzy Lewiński, on klepnął ten scenariusz, więc scenariusz nie wzbudził jakichś wielkich kontrowersji. I proszę Państwa, Wajda wpadł na kilka naprawdę świetnych pomysłów. Pierwszy pomysł, to właściwie nawet pomysł kierownictwa produkcji, to, żeby film realizować we Wrocławiu. Wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. Wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu, proszę Państwa, była wtedy trzeciorzędną wytwórnią, a w każdym razie drugorzędną. Wytwórnią, w której nikt nie chciał robić filmy,
Dlatego, że zaopatrzenie jej w sprzęt oświetleniowy i tak dalej było dużo gorsze. Nie było laboratorium taśmy filmowej, do wywołania taśmy filmowej, więc jak kręcili, to musieli, taśma musiała jechać do Łodzi i z powrotem wracać. I dopiero wtedy po 3 dniach na przykład mogli oglądać materiały, które nakręcili. Ale co było, proszę Państwa, ważne? Otóż Wrocław miał taki genius loci, wiecie, takiego ducha miejsca. Otóż Wajda mówił, że to był szczęśliwy wybór, że właśnie tam nakręcili ten film, ponieważ oni byli skoszarowani w wytwórni filmów fabularnych, byli skoszarowani w tym miejscu i spalali się twórczo, nie wyjeżdżając nigdzie na boki, nie będąc rozrywanymi w Łodzi, niedaleko Warszawy, na jakieś działania teatralne, na jakieś spektakle, reżyserie, tylko przez kilka miesięcy właśnie byli tam skoszarowani, mieszkali nawet w tym budynku wytwórni, bo u góry były pokoje hotelowe i kiedy chcieli na przykład, to schodzili w papuciach, na przykład Zbigniew Cybulski, Janusz Morgenstern, schodzili w papuciach i grali, i próbowali sceny do zdechu, żeby to było jak najlepsze. Wyzwoliła się taka chemia, której, proszę Państwa, rzadko się zdarza w realizacji filmów. Kolejnym, proszę Państwa, niezwykle ważnym i trafnym wyborem był dobór obsady. Otóż, proszę Państwa, my dzisiaj wiemy, że Popiół i Diament, no trudno sobie wyobrazić bez Zbyszka Cybulskiego. Popiół i Diament i Zbyszek Cybulski to właśnie jedno, tak można powiedzieć. Natomiast, proszę Państwa, Zbyszek Cybulski to była absolutnie ostatnia opcja i to może być prawie, że alarmowa. Wcześniej Wajda rozważał inne nazwiska. Kilka wymienię: Bogusz Bilewski, Zbigniew Józefowicz, Stanisław Mikulski, czyli Klos, jak Państwo wiecie, Tadeusz Janczar także był brany pod uwagę, natomiast Zbyszek Cybulski nie. Wajdzie ten facet się po prostu nie podobał na wykonawcę Maćka Chomickiego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Wajda miał zupełnie inne wyobrażenie Akowca z roku 1945. Pozwolę sobie zacytować to, co Wajda mówił o tych chłopakach. Takich chłopców ja dobrze znałem. Nie byli podobni do Zbyszka. Chełmicki to ciemny blondyn, wysoki, wysmukły, ubrany w samodziałową marynarkę, bryczesy i oczywiście długie buty. No jak Państwo wiecie, jak Państwo pewnie kojarzycie, Zbigniew Cybulski nie jest ani blondyn, ani wysoki, ani wysmukły. To nie pasowało do opisu Andrzeja Wajdy. Dalej, był za stary już, miał już 31 lat, krępy, te ruchy trochę niedźwiedziowate już nawet wtedy, pomimo tego, że jeszcze wtedy był dość szczupły, później się dopiero rozstył, jak przeniósł się do Warszawy z Gdańska. Co najgorsze, to Cybulski musiał nosić okulary ze względu na wadę wzroku. Nosić okulary. Co to za aktor bez oczu? No kurczę, patrzy się na aktora, na jego twarz i nie widać oczu. Aktor to oczy w dużym stopniu, zwłaszcza w dramacie psychologicznym, w którym częściowo ten film jest, w którym się człowiek wpatruje w jego mimikę. A on tu nie widzi w ogóle oczu. Nawet podejmował Wajda próby takie kamerowe z Jerzym Wójcikiem, który został operatorem tego filmu, żeby sprawdzić, czy jak się dobrze oświetli, to czy widać od czasu do czasu oczy Zbyszka Cybulskiego, żeby one cokolwiek wyrażały. Tak? No udała się ta próba, więc to zaakceptował. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, Zbyszek Cybulski został zatrudniony ze względu na upór jednego człowieka. Bardzo proszę. O nie, to wytwórnia filmów fabularnych, to nie jest ten człowiek. To oczywiście wytwórnia filmów fabularnych. To Zbyszek Cybulski, czyli antyteza, zdaniem Andrzeja Wajdy, Akowca. I teraz jeszcze raz proszę. O, Janusz Morgenstern, drugi reżyser tego filmu, proszę Państwa. Państwo wiecie także i w ogóle reżyser wybitny. Otóż, proszę Państwa, Janusz Morgenstern się uparł. Dlaczego się uparł na Zbyszka Cybulskiego? Poza tym, że go znał, bardzo go lubił, dość mocno był zakorzeniony w środowisku gdańskim, a Zbyszek Cybulski wtedy był w środowisku gdańskim, był między innymi aktorem teatrzyku Bim Bom, szefem tego teatrzyku. Otóż przede wszystkim dlatego, że postanowili razem ze Zbyszkiem Cybulskim napisać scenariusz filmu, swojego własnego, debiutu Janusza Morgenstern. Janusz Morgenstern miał dosyć, był cały czas drugim reżyserem. I postanowił razem z Zbyszkiem Cybulskim napisać scenariusz właśnie o Bim Bomie. Później z tego powstał film Do widzenia do jutra, Państwu znany. I miał świadomość, że jeśli się skoszaruje Cybulskiego na pół roku we Wrocławiu, to oni to napiszą. To oni napiszą ten scenariusz. Jeśli Cybulskiego nie będzie tam, to ten scenariusz się rozejdzie i nic z tego debiutu. Rzeczywiście tak było. Pisali ten scenariusz na planie Popiołu i Diamentu. I proszę Państwa, można więc powiedzieć, że trochę przez przypadek i przez upór Janusza Morgenstern'a Cybulski został, był wzięty pod uwagę i ostatecznie został Maćkiem Chełmickim. I on, proszę Państwa, w fajny sposób zostawił takie wspomnienie, Zbyszek Cybulski zostawił wspomnienie, jak spotkał się po raz pierwszy z Andrzejem Wajdą jeszcze na zdjęciach próbnych. Zdjęcia próbne zresztą do sceny, którą Państwo, proszę zwrócić na nią uwagę, w filmie, to jest scena w toalecie, kiedy Maciek Chełmicki tak się buja na drzwiach, prawda? Rozmawia z Andrzejem Koseckim. Bardzo proszę, bo chyba mam tą scenę.
Jest, no właśnie, troszkę jest tutaj. To są zdjęcia, fotosy właśnie z kręcenia już właściwej sceny, ale na zdjęciach próbnych kręcono właśnie tą, zapraszając różnych aktorów, żeby zagrali właśnie tą scenę, kilka słów do partnera. I Cybulski wspomina to tak. Zawezwano mnie do Popiołu i Diamentu. Pierwsze ujęcie zaczynało się od sceny w ubikacji. Za chwilę będą kręcić, a ja nie mam klucza do roli. Oparłem się o drzwi. Zdenerwowany, podświadomie stanąłem w tej pozycji, jaką zapamiętałem z końca nocy i obserwacji ludzi, którzy powiadają, a może coś się zdarzy. Koniec nocy przeniesie to film o współczesnej młodzieży. Nie? Może coś się zdarzy. Jakoś to będzie. Nie? To taki hasło, myślę, że przeniesie częściowo dziś aktualne. Nie? Jakoś to będzie. Nie? To zresztą fajna postawa. Kołysałem się, drzwi skrzypnęły. Wtedy Wajda zawołał, to trzeba właśnie tak. Co tak? Kołysać się. Także w znaczeniu ideowym. Nie można oczywiście przekołysać się przez cały film, ale w tym niepokoju, w tym oczekiwaniu, w tej wahadłowości musi być cała sylwetka psychiczna. Ten człowiek znalazł się na pograniczu dwóch różnych epok. Jeśli Państwo będziecie patrzyli na scenę, może Państwo nawet tego nie dojrzycie, nie dostrzeżecie tak uważnie, kiedy Cybulski tak się buja, to proszę pamiętać, że to jest naprawdę przemyślany zabieg formalny, który ma być właśnie wyrazem tego wahania się tego bohatera. Za chwilę zresztą powiemy, co jest istotą jakby tej konstrukcji postaci, ale to właśnie wahanie jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Proszę Państwa, kiedy Cybulski zdecydował się na, Wajda zdecydował się na Cybulskiego i jeszcze dowiedział się, że Cybulski widział filmy z Jamesem Deanem, wtedy bożyszczem nowej gry aktorskiej, że widział filmy z Jamesem Deanem, Wajda także, i powiedział mu, masz właśnie grać tak jak on, tak bardzo współcześnie, nerwowo, trochę histerycznie, a nie z teatralną manierą, masz być sobą raczej niż odtwarzać tekst, to kiedy, proszę Państwa, to wszystko się zgrali, to Wajda machnął ręką i powiedział, dobra, Maciek Chełmicki, to ty. Już mu nie przeszkadzały nawet te okulary. Więcej, proszę Państwa, te okulary nagle stały się bardzo ciekawym rekwizytem. Już pomijam fakt, że później cała Polska chodziła w tych okularach po tym filmie, ale w tym filmie stały się takim oto rekwizytem, że Wajda uzasadnił, iż te okulary to jest tak zwana nieodwzajemniona miłość do ojczyzny, a to miało znaczyć, że, tam zresztą pada to sformułowanie, że wzrok stracił, a w każdym razie pogorszył się wzrok temu Maćkowi Chełmickiemu, gdy przechodził przez kanały. Pogorszył mu się wzrok i musi teraz nosić okulary, więc Wajda w tym sposób nawiązał trochę do tego swojego wcześniejszego filmu, a jednocześnie w tych czarnych okularach było coś, proszę Państwa, z takiego symbolu kogoś ślepego, kogoś, kto wiedział, jak żyć w czasie wojny, ale teraz już nie wie jak i to jakby taka trochę maska zakrywająca, to jakby coś, co przeszkadza mu dobrze widzieć. Tak Wajda w każdym razie także interpretował te okulary, więc jak Państwo widzicie, okulary w końcu stały się ciekawym elementem takim rekwizytowym, bardzo, bardzo znaczącym. Pozwolił Cybulskiemu, proszę Państwa, Wajda na kompletny anachronizm, tak się zwykle używa tego sformułowania, czy ahistoryzm. Po pierwsze, Cybulski jest ahistoryczny pod względem zachowania i kostiumu. Kostium najłatwiejszy, prawda? Gdybym mu prosić... No może jeszcze następny. Proszę Państwa, nikt Zakowców nie ubierał się tak, w taki sposób w 1945 roku. Nikt nie nosił, a w każdym razie no, trudno było kogoś takiego znaleźć. Kurtkę battle dress, cieniutkie spodnie, jeansy, rureczki i takie trapery. To wszystko, proszę Państwa, wprowadzono dopiero w modę w latach 50., a święciło triumfy właśnie w połowie lat 50., właśnie noszone przez młodzież tamtego czasu. Więc w tym stroju było coś już prowokacyjnego. Oto Cybulski, on tak zresztą chodził w życiu codziennym, oto Cybulski wszedł na ekran w swoim własnym stroju. Pamiętna jest anegdota, Wajda ją często przypominał, oto Cybulski wchodzi do garderoby, gdzie mają go charakteryzatorki i kostiumolożka mają go przygotować do roli, mają mu wybrać strój na Akowca z 1935 roku, wchodzi do garderoby i po 3 minutach wybiega, goni za nim kostiumolożka, goni za nim garderobiana i tam charakteryzatorka i mówi, panie Andrzeju do Wajdy, on nie chce się przebrać, nie? I Wajda kupił to. Wajda powiedział, dobra, graj w swoim współczesnym stroju. Żeby, proszę Państwa, zrozumieć trochę ten anachronizm, to wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taki film, nie wiem, no jakiś film z lat 70. czy 80. To był Człowiek z żelaza i głównego bohatera, który, nie wiem, no, chodzi w takich spodniach potąd, tak? Jest takie współczesne, nie wiem, czy dzisiaj się już chodzi jeszcze w takich spodniach, a niedawno się chodziło w takich spodniach workach do kolan, prawda? Jakaś... nie da, nie?
Może przesadzam trochę, ale proszę sobie wyobrazić, że w filmie historycznym nagle pojawia się taka postać. To nie było aż tak radykalne przy różnica tych kostiumów, ta obyczajowa, ale jednak. I nagle widzowie oglądają gościa, który chodzi w ubraniu z roku 58, a nie z roku 45. Więc po pierwsze anachronizm stroju i nie dziwne, że młodzi kupili tą postać. Że młodzi widzowie odnaleźli nie dawnego brata Akowca, starszego brata, a może nawet ojca w tej postaci, ale odnaleźli siebie. Jeszcze bardziej odnaleźli siebie, proszę Państwa, ze względu na taki anachronizm zachowania. Otóż Zbyszek Cybulski w tym filmie, proszę Państwa, zachowuje się właśnie tak jak młodzież z roku 58. Jest taki niesforny, taki nonszalancki, nerwowy, z rękami w kieszeni, trochę jak na tym zdjęciu, które Państwo przed chwilą oglądaliście. Powiedziałbym znowu, że użyłem takiego słowa luzacki, łatwo nawiązuje kontakty z kobietami, tymczasem to pokolenie akowskie, to roku 44, 45, wiecie Państwo, to była cała etykieta w stosunkach do kobiet. A on leciutko nawiązuje ten kontakt, co było znamieniem także tych przełomów obyczajowych przez tych kilkanaście lat. Dalej, proszę Państwa, co jest bardzo ważne, jest religijnie indyferentny, obojętny religijnie. Tam jest taka ważna scena, kompletnie z punktu widzenia prawdy historycznej niewiarygodna, kiedy Maciek Chełmicki, spacerując po kościele, taka randka z Krystyną, to dobre miejsce na spacer, jak Państwo widzicie, spaceruje po zburzonym kościele, wchodzą do kaplicy i on odsłania dwa zabite przez siebie trupy, ponieważ na początku tego filmu dokonuje zamachu, ale zabija przez przypadek nie tego, co trzeba, nie szczukę, ale dwóch robotników z cementowni. I proszę Państwa, wchodząc do tej kaplicy, zachowuje się, jakby w ogóle nie dostrzegał, że tam jest figura Chrystusa, że to jest miejsce święte, że leżą tutaj na katafalku ciała, naprawia jakiś but Krystynie, wali dzwonkiem w ten but, bo jej się akurat zepsuł. I wielu oceniało, tak się nie zachowali akowcy. Akowcy byli ludźmi, w gruncie rzeczy, którzy mieli bardzo takie, można powiedzieć, poważne, czy nawet jeśli mocno nie wierzyli, ale mieli poważne podejście do tradycji katolickiej. Nigdy czegoś takiego by nie zrobili. Natomiast młodzi z 56-7 roku, w dużym stopniu już zaświadczeni, oni mogli się tak zachowywać. I Cybulski nawet w tym rysie osobowości, a skądinąd był katolikiem, w tym rysie osobowości zawarł także właśnie taką obojętność religijną, zeświadczenie tych młodych. I to spowodowało, proszę Państwa, że Zbyszek Cybulski w tym filmie jest tyleż zagubionym akowcem z 45 roku, co także zagubionym młodym człowiekiem z roku 58. Nagle ten film, zobaczcie Państwo, teoretycznie historyczny, stał się niezwykle aktualny i nagle to, co mówiłem, proszę Państwa, że jesteśmy sami na świecie, to film współczesny, tutaj też jakby ta współczesność przeniosła się przede wszystkim za sprawą Zbyszka Cybulskiego, bo pozostałe postaci, proszę Państwa, grają w kostiumach z epoki. Tak jest ubrany Andrzej Kosecki, czyli Adam Pawlikowski, o którym za chwilę kilka jeszcze słów. Także, proszę Państwa, to jest też niezwykle ważne. No właśnie, godzi się tutaj wspomnieć o kilku innych aktorach, ale tylko na zasadzie haseł wywoławczych. Bardzo proszę, gdybym mógł prosić o Adam Pawlikowski. Fascynująca postać, muzykolog, to nie był aktor. Muzykolog, zresztą to, że nie był aktor, to trochę widać, proszę Państwa, w tym filmie. Momentami jest delikatnie drewniany, tak bym użył takiego eufemizmu, ale bardzo dobrze pasujący do Zbyszka Cybulskiego, bo Zbyszek Cybulski jest ekspresyjny. Zbyszek Cybulski jest momentami histeryczny. Natomiast Adam Pawlikowski musiał na zasadzie kontrastu być stonowany, introwertyczny do środka. I Adam Pawlikowski, trochę nadrabiający dobrą miną i brakowało mu po prostu warsztatu, jest taki trochę spięty, ale to dobrze. On fajnie kontrastuje do tej postaci. Adam Kosecki, czyli kolega z partyzantki, który zabija także, czy uczestniczy także w zamachu. Dalej, Ewa Krzyżewska, bardzo proszę. To Krystyna, to jest ta kobieta, w której się zakochuje Maciek Chełmicki, studentka wtedy pierwszego roku aktorstwa, tak samo kompletnie zagubiona w filmie, zestrachana, ale znowu, proszę Państwa, to, że była taka wystraszona, to, że była taka poważna bardzo, spowodowała, że ta rola jej wyszła. Ona za dużo nie gra w tym filmie, jest dość jest taka wycofana, ale znowu właśnie ta powaga sprawia, że ona nie gra jakimś teatralnym grepsem, nie jest kokietką kokietującą Maćka Chełmickiego, tylko jest poważna. W Wajdzie się nie podobała jej gra, to ciekawe, tak na marginesie dodajmy, ale w 62 roku Akademia Francuska nagrodziła ją nagrodą aktorską właśnie za tą rolę, także pierwszoroczna, można powiedzieć, studentka aktorstwa całkiem nieźle wyszła. Świetni aktorzy drugiego planu, gdybym poprosić. Bogumił Kobiela, jak to mówił Wajda, przyszedł za Cybulskim. To były papuszki nierozłączki. Oni razem prowadzili teatrzyk Bim-Bom w Gdańsku i to takie papuszki nierozłączki. Tak? Więc jak szedł do filmu Cybulski, no to musiał być też i Bogumił Kobiela. Tutaj gra Drewnowskiego, takiego sekretarza prezydenta miasta. Paskudna postać, zobaczcie Państwo. I drugi
Stanisław Milski, który gra redaktora Pieniążka. Też świetna tutaj postać. Bardzo proszę, następny. Artur Młodnicki, Kotowicz, Wodzirej Poloneza. Następne, proszę. I Jan Ciecierski, słynny aktor w tamtego czasu, gra portiera. Mógłbym, proszę Państwa, tak wymieniać wiele tych aktorów, ale proszę zwrócić uwagę właśnie na grę tychże właśnie. Natomiast, proszę Państwa, jeden wybór był wyborem kompletnie nietrafionym. Jeden wybór aktorski był wyborem kompletnie nietrafionym, co zresztą paradoksalnie, proszę Państwa, wyszło filmowi później na dobre. Zaraz powiem dlaczego. Bardzo proszę. To jest Szczuka, proszę Państwa. Oczywiście ten po prawej stronie, bo jak się Państwo domyślają, ten po lewej to Cybulski. To jest Szczuka, czyli Wacław Zastrzeżyński. Wacław Zastrzeżyński, lat wtedy 57, aktor teatralny, który do momentu realizacji filmu Popiół zagrał tylko jedną drugoplanową rolę w filmie Pościg z 54 roku, którego Wajda wziął ze względu na wygląd. Wajda chciał, żeby ten Szczuka był taki charyzmatyczny z wyglądu. Przypomniał trochę Broniewskiego. O tak, żeby na samo widok widz miał poczucie, że to jest taki sterany życiem komunista z przeszłością, który służył ludziom, a teraz trochę już kulejący, właściwie nic z tego służenia nie ma, ale nadal altruistycznie tej ludzkości służy. Otóż, Państwo, Wacław Zastrzeżyński był drewniany jak drewno, znowu użyję tego eufemizmu, był koszmarny aktorsko, zresztą Państwo zobaczycie, zresztą też nie miał zbyt wiele co do grania, ale był naprawdę niezbyt dobrze obsadzony. I to spowoduje, proszę Państwa, że jakby tym bardziej Zbigniew Cybulski zdominuje ten film, bo w porównaniu z drewnianym Wacławem Zastrzeżyńskim, który wypowiada komunistyczne frazy, zobaczcie Państwo na początku filmu, strasznie taka tendencyjna i schematyczna scena na samym początku, kiedy Szczuka przemawia do robotników, w porównaniu z żywym, jak energia, jak elektron Zbigniewem Cybulskim, proszę Państwa, no to Kurka przegrywał na wszystkich frontach. Przegrywał na wszystkich frontach, co później spowodowało, proszę Państwa, że publiczność bardzo mocno wierzyła w Cybulskiego, a w Zastrzeżyńskiego komunistę niekoniecznie. Miał zresztą Wajda z tego powodu trochę kłopotów. No, zresztą aktor cierpiał mocno na chorobę alkoholową. Żartobliwie mówiono, że żeby dobrze zagrać jakiegoś dubla każdego dnia, no to musiał sobie dla kurażu walnąć, że tak powiem, energizera jakiegoś, żeby mu to dobrze wchodziło. Proszę Państwa, osią dramaturgiczną tego filmu jest ostatecznie ewolucja postaci Maćka Chomickiego, tak jak już Państwu powiedziałem, i tragiczna sytuacja, w której on się znalazł. Na początku, jak mówiłem, pewny siebie facet, żołnierz podziemia, który zabija z dziecinną łatwością, jest to nawet jakieś takie zezwierzęcenie, nonszalancki, gdy przygotowuje się do zamachu, to jeszcze mrówki strzepuje z karabinu, bo mu obsiadły, ale w momencie, kiedy ma wykonać ten zamach, od razu się spina i zabija trochę rzeczywiście tak zwierzęco. Nonszalancki, wykonuje wszystkie rozkazy, nie pyta, o co chodzi, tylko po prostu robi swoje. Żołnierz podziemia, który ma za sobą wielu zabitych Niemców, ale pod wpływem miłości się zmienia i na końcu tego filmu, proszę Państwa, Zbigniew Cybulski jest już postacią, można powiedzieć, ewidentnie w kryzysie tożsamości. Nie wie, dalej zabijać, czy żyć. Być wiernym danemu słowu, wiernym przysiędze żołnierskiej, swoim kolegom, koleżankom, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, czy też zostawić to wszystko, zostawić diabły tą wojnę i pójść z Krystyną. To jest, proszę Państwa, świadomie budowane przez Wajdę rozdarcie, tragiczne rozdarcie. Mamy do czynienia, proszę Państwa, wyraźnie w tym filmie z bohaterem tragicznym, który, jak Państwo wiecie doskonale, zawsze w bohaterze tragicznym, czy w tej sytuacji tragicznej, każdy wybór jest zły. Bo jeśli pójdę za Krystyną, zdradzę moich kolegów. Jeśli zastrzelę, nie będę spokojnie żył. Każdy wybór jest zły. Ostatecznie Zbyszek Cybulski zabija, ale trochę nie wierząc już w tą wierność, to ma być ten ostatni raz, zabija i ginie. Jak taki rasowy, klasyczny bohater tragiczny. Zbyszek Cybulski świetnie to zagrał, proszę Państwa. Na początku jest właśnie taki nonszalancki, jak ta młodzież z 56, 57, 58 roku, a pod koniec jest już zamyślony. Pod koniec jest już właśnie taki introwertyczny, trochę jak Andrzej Kosecki. Zastanawia się, co dalej. Drepcze w miejscu. Nie wie, co ze sobą zrobić. Cybulski bardzo dobrze to pokazał. Wajda zresztą to rozdarcie w tym filmie uwypuklał przez różne środki wyrazu. Jeśli Państwo macie dobre ucho, a na pewno wierzę w to, bo widzę tutaj po twarzach. Otóż, proszę Państwa, jeśli Państwo macie dobre ucho, to proszę wysłuchać dobrze już czołówki tego filmu, tych napisów białych na czarnym tle. Tam w tej czołówce najpierw słychać melodię Hej chłopcy, bagnet na broń. Hej chłopcy, bagnet na broń to był, proszę Państwa, hymn, taki można powiedzieć, taki nieoficjalny hymn akowców, którzy szli do boju i wierzyli w to, że walczą z wrogiem i że życie ma sens. Jaki? Walczyć i walić wroga w łeb. I to jest najważniejsze. I ta melodia walczy w takim pogłosie, jest wypierana przez deszcz, jesienny deszcz,
Smutne pieśni gra, mokrą na nim karabiny, hełmy kryje rdza. I ta piosenka, bardzo nostalgiczna, jest z kolei wyrazem, jakby wiecie Państwo, takiego zamyślenia i świadomości, że to już nie ma sensu, że walczyć dalej nie ma sensu. I to jest ładne w tej czołówce, proszę Państwa, że już czołówka zapowiada, co jest głównym tematem tego filmu, co jest jego dominantą interpretacyjną. Oto tragiczna sytuacja AK-owca, który nie wie, co ze sobą zrobić w pierwszym dniu wojny, ostatnim dniu wojny i pierwszym dniu pokoju. I ta czołówka muzyczna już to świetnie także wyraża. Zresztą, proszę Państwa, sam Zbyszek Cybulski grał tak zwanym kontrapunktem. On na planie tego filmu wymyślił to, kontrapunkt. Jak, co znaczy, proszę Państwa, że grał kontrapunktem? Proszę uważnie przyglądać się, proszę Państwa, jednej scenie. Tam jest taka scena, kiedy Maciej Chełmicki zaprasza Krystynę do swojego pokoju, zamieszkał w hotelu Monopol, zaprasza do pokoju, no w wiadomych celach, nie będę tutaj Państwu, wszyscy jesteśmy dorośli, wiadomo dlaczego, zaprasza do pokoju, ale nie do końca chyba wierzy, że ona przyjdzie, bo ją tak, wiecie Państwo, brzydko mówiąc, rwie, to znaczy nie tak, że ją jakoś subtelnie, tylko tak właśnie, chodź do mnie, ze mną do pokoju, prawda? I nagle słyszy pukanie. Krystyna przychodzi, Ewa Krzyżewska przychodzi do pokoju i on w tym czasie akurat czyścił broń. Czyścił broń i wypadła mu iglica z tego pistoletu. Spadła i w tym samym momencie pukanie. Otwiera drzwi, zdaje sobie sprawę, nie był pewien, czy ona przyjdzie. Przyszła. Ona się pyta, czy myślałeś, że przyjdę? On mówi tak, bo oczywiście wiedziałem, że przyjdę, chociaż tak na dobrą sprawę nie wiedział. I proszę Państwa, co zaczyna robić? Sadza ją na krześle, a jednocześnie tuli się jej do kolan, ale pod stołem szuka tej iglicy. Tuli się jej do kolan? Powiedz coś o sobie, a oczywiście nie interesuje go ona, nie? Tylko cały czas, gdzie jest ta iglica? Proszę Państwa, to jest piękna, znowu piękna scena, która wyraża jakby ten rozdarcie tej postaci. Bo z jednej strony on chce kochać tą kobietę, ale z drugiej strony cały czas myśli o zadaniu do wykonania, czyli o iglicy. I tak gra. Wiele razy, proszę Państwa, gra tak kontrapunktem i później w ogóle to się stało taką metodą artystyczną Zbigniewa Cybulskiego, właśnie ta gra kontrapunktem. Proszę Państwa, Wajda bał się bardzo, że ewolucja tej postaci w ciągu jednego dnia z żołnierza, który wierzy, w człowieka, który już nie wierzy, nie będzie wystarczająco uzasadniona. Był nawet taki moment w realizacji, że Wajda chciał rozszerzyć akcję do dwóch dni. Zachowała się taka propozycja scenariusza do dwóch dni, żeby uzasadnić tą ewolucję tego bohatera. Bo jak to jest możliwe, żeby w ciągu jednego dnia człowiek się tak radykalnie zmienił, że dotychczas był nonszalanckim wykonawcą wyroków, a za chwilę, kurczę, jest człowiekiem, który już kompletnie jest rozbitym. Pozostał przy tym jednym dniu, ale w związku z tym niezwykle ważne było to, jak ta miłość zostaje pokazana. Musiał ją naprawdę tak mocno uwiarygodnić, tą miłość, tak uzasadnić, że rzeczywiście tak się mocno zadłużył Maciek Chełmicki, że nagle ta miłość otworzyła mu oczy na inną stronę, na pozytywne życie. I niezwykłą wagę przywiązywał, proszę Państwa, do sceny, którą Państwo tutaj zobaczycie, sceny właśnie tej miłosnej, sceny nocy, sceny erotycznej. O ile, proszę Państwa, film jest montowany takim twardym montażem, o tyle ta scena jest montowana na miękko, oczywiście na przejściach, takich delikatnych, poetyckich przejściach, inne światło w tej scenie, elipsy, czyli opuszczenia czasowe, tak żeby stworzyć pewną inną jakość, żeby tym wizualnym i montażowym zabiegiem zdać sprawę, jak ważny jest to moment dla tego bohatera, że on rzeczywiście może być trochę jak strzałą Kupidyna trafiony i zmienić się. Może już nie od razu, ale poczuć, że istnieje jakieś inne życie. Ta scena jest pięknie, proszę Państwa, zainscenizowana, gdybym mógł prosić. No dobra, dalej. O, tutaj jest, proszę Państwa, między innymi skan z Brulionu Andrzeja Wajdy, jak inscenizował tę scenę, widzicie Państwo, właśnie takie zbliżenia, one później się tam pojawią, zbliżenia oczu, twarzy, to wszystko tak ładnie rozpisane. Gdybym prosić następny skan. O, i to jest piękna Ewa Krzyżewska właśnie w tej scenie, w scenie miłosnej. Ale mimo wszystko, proszę Państwa, cały czas Wajda się bał, że ta ewolucja nie będzie uzasadniona. Zresztą później wielu mu wyrzucało to, że to jest ten słabość tego filmu. Jak to nagle może się tak człowiek zmienić w jeden dzień i przestać być żołnierzem, a stać się kochankiem właściwie tylko i wyłącznie. Niektórzy mówili nawet, że Konrad zmienił się w Gustawa w jeden dzień. Nie? Konrad, który walczy romantycznie, zmienił się w Gustawa. To takie niemęskie i to takie melodramatyczne troszkę. I w związku z tym Wajda wykorzystywał każdą nadarzającą się sytuację, żeby jakby podkreślić ten przełom w bohaterze. I kiedy Maciek i Krystyna idą po tym kościele zburzonym i Wajda nagle na planie odkrył, że tam jest też taka piękna kaplica i że w tej kaplicy właśnie można zainscenizować, jak leżą na katafalku ci dwaj zabici przez Maćka Chełmickiego niewinni ludzie, to dopisał scenę, w której Maciek wchodzi, odsłania
patrzy z przerażeniem na ofiary swojej zbrodni. Miłość obudziła w nim sumienie, a ta scena wywoła w nim poczucie winy. I proszę Państwa, wszystkie te sceny prowadzą, proszę Państwa, do sceny najważniejszej w tym filmie. Do sceny najważniejszej, sceny kulminacyjnej, sceny najsłynniejszej w historii kina polskiego, co do tego nie mam wątpliwości. Zresztą w wielu rankingach i głosowaniach rzeczywiście tak była oceniana. Myślę, proszę Państwa, oczywiście o scenie z lampkami, która miała być sceną, tak naprawdę sceną jedzenia sałatki śledziowej, warzywnej, ale na planie się zmieniła. Bardzo proszę o screen. A, tu jest właśnie to, jak chodzili ten, następny, wszystkich nie może... To jest właśnie ta scena, kiedy on odsłania i z przerażeniem spostrzega, że to są jego ofiary. Następna. To jest, proszę Państwa, najważniejsza scena. Oto dotychczas pewny siebie Maciek organizuje zaduszki. Zaduszki, zapalając te lampki. Organizuje zaduszki i zapala te lampki za pamięć zaginionych chłopaków. I w tej to scenie, proszę Państwa, ujawnia, że skończył się sens. To znaczy, że przestał wierzyć w sens walki. Mówi na przykład do swojego przyjaciela Andrzeja Koseckiego, który tutaj się pojawia, mówi, że właściwie po co mamy tutaj zabijać, tu parafrazuję, proszę Państwa, to nie jest wprost, że kiedyś chcieli od nas, żebyśmy zabijali i teraz chcą tego samego, to nasze dowództwo, w porządku, stać nas na to z taką szyderczą trątadracją, mówi to Cybulski. Tak histerycznie się śmieje i ten historyczny śmiech, proszę Państwa, proszę następny screen, jest takim właśnie oznaką tego szyderstwa. I proszę Państwa, Tadeusz Lubelski opisał tą scenę, tą najsłynniejszą scenę w polskim filmie, w historii polskiego kina, jako tą tak zwaną scenę utraty mitu Akowskiego właśnie. Dotychczas wiedzieli, co robią, a teraz w tej scenie wyrażają świadomość, że już nie ma sensu zabijania, że wojna się skończyła, to po co mają to dalej robić? Oddają hołd swoim kolegom przy mocy lampek, którzy zginęli, a jednocześnie wiedzą, że postawa zabójców, tak są pokazywani, jest już postawą straceńczą, że to nie ma sensu. I ta scena właśnie jest takim wyrazem utraty mitu. Trzeba mieć świadomość, Państwo, że trzeba porównać tą utratę mitu, tego sensu, tego mitu do prawdy historycznej. Jaka była prawda historyczna o Okowcach roku 1945? I tu trzeba, proszę Państwa, powiedzieć, że ten film jest cokolwiek dwuznaczny. Otóż jest tak, że w 1945 roku Akowcy nie byli samobójcami. Akowcy nie byli, większość z nich, nie była zagubionymi chłopakami, którzy nie wiedzą, co dalej robić, wysyłanymi mechanicznie wysyłanymi przez dowództwo, żeby zabijać sekretarzy partyjnych. Że oni, tak jak tutaj jest to pokazane, są zagubieni w swoim życiu. Otóż tak, proszę Państwa, nie było. Większość tych żołnierzy wyklętych, większość tych, którzy zostało w partyzance, oni doskonale wiedzieli, dlaczego walczą. Oni wiedzieli, że walczą z komunistami, oni wiedzieli doskonale, że walczą z zaimplantowaną na polski grunt obcą władzą. Pokazanie, proszę Państwa, pokazanie Maćka Chymickiego, jego kolegów, jako zagubionych, za którymi nic nie stoi właściwie, którzy tą bronią już właśnie nie wiadomo po co machają, jest pewnym przekłamaniem historycznym. Można powiedzieć, że robi dobrą i złą robotę tym bohaterom. Tu można mówić, proszę Państwa, o takim rozbiciu planów odbiorczej identyfikacji, ja tak to nazywam, rozbicie planów odbiorczej identyfikacji. Z jednej strony w identyfikacji emocjonalnej nas widzów, gdy oglądamy tych facetów, emocja jest po ich stronie. Oglądamy Zbyszka Cybulskiego, z nim się utożsamiamy. Mówimy, to jest nasz chłopak, ginie na śmietniku, szkoda, że zginął. Jest nam go bardzo żal. Ale jednocześnie w planie takim intelektualnym, myślimy sobie, kurczę, bez sensu, że oni zabijali. Przecież po co zabijali? Po co zabijał tego Szczukę? Mógł żyć. Tak zresztą większość widzów, proszę Państwa, reagowała na ten film, także krytyków. Mógł dalej żyć. Czemu nie żył? Mógł rzucić tą wojenkę, prawda? I w tym sensie, proszę Państwa, tak Wajda zresztą też mówił o tych swoich bohaterach, że kocha tych nieustępliwych chłopaków, ale jednocześnie ten ich wybór był nietrafiony i nieprawdziwy. I w tym sensie, proszę Państwa, jest takie, można powiedzieć, trochę emocjonalne, czy takie recepcyjne pęknięcie. Z jednej strony są, z nimi się utożsamiamy, ale w planie racjonalnym, w planie ideologicznym z nimi się nie utożsamiamy. Mówili, to co oni robili w 1945 roku, to było już bez sensu. Otóż, proszę Państwa, to jest taka, można powiedzieć, dwuznaczny hołd dla Akowców, który oddawano w roku 56 i 57, bo z jednej strony zaspokajano potrzebę oddania im hołdu, oddania im właśnie tej godności zszarganej przez zapotykarów reakcji, a z drugiej strony całą ich walkę czyniono nieatrakcyjnym wzorem, całą ich walkę nie motywowano żadnymi względami społeczno-politycznymi. I w tym sensie, proszę Państwa, jest to pewne naruszenie prawdy historycznej, jest to pęknięcie w tych postaciach. Przypuszczalnie Wajda nie mógłby pokazać, jak było naprawdę, że za tymi organizacjami podziemnymi stała chęć walki po prostu z narzuconą obcą władzą. Więc zdecydował się tylko na oddanie hołdu Maćkowi Chymickiego w tym planie emocjonalnym. W planie racjonalnym Maciej Chomicki przegrywa. Ginie na śmietniku historii i sam sobie jest winien. Po co zabijał? Więc w tym sensie, proszę Państwa, jak mówię, jest to dość
dość dwuznaczna postawa. We wrześniu 1959 roku na festiwalu w Wenecji pokazano dwa filmy. Poza konkursem Popiół i Diament, poza konkursem, ponieważ władza nie chciała za bardzo tego filmu do konkursu dawać, nie była pewna tego, wymowy tego filmu. No niby Akowcy giną na tym śmietniku, ale ten Szczuka jakiś taki pasywny, ta Polska pokazana w 1945 roku, jakaś taka kurka czarna, a przecież takiej nie było, tak komuniści przekonywali, więc nie chcieli pokazać go w konkursie tego filmu, pokazali poza konkursem. I ten film poza konkursem dostał nagrodę, z czym się władza mocno zdziwiła, dostał nagrodę Fipreszci, krytyków, międzynarodowych krytyków filmowych, bo było to w regulaminie. Zresztą wielu uważało, że właśnie to był najlepszy film na tym festiwalu, chociaż dostał tylko nagrodę Fipreszci. A w tym samym czasie, proszę Państwa, był pokazywany na festiwalu film Pociąg Jerzego Kawalerowicza. W głównym konkursie, czyli władza nie miała tutaj wątpliwości co do tego filmu. I dostał taką drugie, trochę powiedzmy szczerze, drugorzędną nagrodę, taką techniczną nagrodę, ze względu na taką bardzo wyrafinowaną technikę filmową. I krytyka zachodnia, która oceniała Pociąg Kawalerowicza, nie ukrywała pewnego swojego rozczarowania. Ona zdążyła się już przyzwyczaić do filmów, które poruszały sprawy polskie. Kanał, Popiół i Diament. To były filmy, które poruszały te polskie rzeczy, wiecie Państwo, w takiej aurze trochę surrealizmu, w aurze jakiejś właśnie kreacji. A tu nagle pojawia się Pociąg. Film o tym, jak to pasażerowie jadą pociągiem na Hel, w sleepingu, w wagonie sypialnym i akcja znowu trwa jeden dzień i właściwie można powiedzieć, że z punktu widzenia jakiejś szerszej historii tam się w tym filmie nic nie dzieje. I to jest, proszę Państwa, też dobra miara jakby popularności polskiej kinematografii w tamtym czasie. Polską kinematografię widziano wtedy właśnie przez pryzmat tych polskich tematów, tych tematów romantycznych, a nie takiego tematu, który wdzięczył się trochę europejskością. Jerzy Kawalerowicz, autor tego filmu, Pociąg, to trochę starszy kolega Kolumbów, trochę starszy kolega Andrzeja Wajdy, rocznik 22. Człowiek, który debiutował jeszcze w okresie stalinowskim filmem Gromada. Później zrobił taki epos, dylogię komunistyczną, dylogię socjalistyczną Pamiątka z celulozy i Pod gwiazdą frygijską na podstawie Igora Newerlego. I generalnie, proszę Państwa, jego stosunek do szkoły polskiej, do tego zjawiska, w którym te dwa filmy się lokowały, zwłaszcza Popiół i Diament, jego stosunek do szkoły polskiej był taki pełen dystansu. On nie miał wielkiego zainteresowania do tematyki jakowskiej, do tej mitologii jakowskiej. Jego to nie kręciło, jego to nie bawiło, co częściowo wynikało, proszę Państwa, z jego charakteru, światopoglądu i miejsca takiego zawodowego. Otóż on zawsze był materialistą, on zawsze był komunistą, człowiekiem partii do końca, dopóki PZPR istniało, tą legitymacją się posługiwał. Jednocześnie był takim, wielu wspomina go jako taką pozytywną postać, takiego mediatora pomiędzy komunistami, władzą, a filmowcami, dlatego wielokrotnie wybierano go na szefa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Przez cały czas właściwie był szefem studia kadr właśnie, ze względu na to, że potrafił tak mediować. Był racjonalistą, sceptykiem, takim człowiekiem trochę środka. I jak powiedziałem, ta tematyka szkoły polskiej go interesowała mniej, ale często właśnie te jego filmy lokuje się na obrzeżach szkoły polskiej. Na obrzeżach szkoły polskiej. Na przykład jego film z 1957 roku, Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny, jest uważany za reprezentatywny dla tak zwanego nurtu psychologiczno-egzystencjalnego. Czyli nie tego, wiecie Państwo, kordianowskiego, romantycznego nurtu z podznaku eroiki, Popiołu, Diamentu czy Kanału, gdzie Akowcy walczą o naszą sprawę, czasem bez sensu. Natomiast był lokowany w tym nurcie, w którym jakby wojna odbija się w ludzkiej świadomości w życiu codziennym. Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny dobrze to oddaje, proszę Państwa, ponieważ jest to opowieść o gościu, który wrócił z obozu koncentracyjnego, ocalał jako jedyny z 10 tysięcy, tylko dzięki temu, że jest świetnym fordanserem i na takiej przygotowanej przez Niemców zabawie, można powiedzieć, decymacji, był tym, który zawsze wygrywał i ocalił w ten sposób swoje życie. Wraca do swojej żony, zwariował w ogóle generalnie w tym obozie, zwraca do swojej żony, ona już go nie kocha, ma trzeciego i ostatecznie popełnia samobójstwo. I tytuł Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny świetnie oddawał tą sytuację. Tak naprawdę wojna nie kończy się wtedy, kiedy milkną działa, ale wojna kończy się wtedy, kiedy ktoś popełnia samobójstwo z powodu tego, że w rzeczywistości codziennej, pokojowej nie może się odnaleźć, dlatego że wojna była, dlatego że wojna go skaziła. W wypadku Pociągu i Matki Joanny od Aniołów, dwóch następnych filmów, trochę trudno nawet znaleźć jakąś wyraźną płaszczyznę wspólną ze Szkołą Polską, tematyczną ze Szkołą Polską, bo Pociąg to na przykład film współczesny i nie mający nic wspólnego z kinem wojennym. Scenariusz Pociągu, proszę Państwa, napisał Jerzy Lutowski. Trzeba to podkreślić, bo to był najlepszy pisarz wśród lekarzy. Nie był największym pisarzem, ale był najlepszym pisarzem wśród lekarzy.
Lekarze także się czasem trudnią pisaniem. Między innymi w jego sławny dramat Ostry dyżur z roku 55 święcił wtedy triumf, nie schodził z afisza. To był dramat o lekarzu, dawnym akowcu właśnie, który leczył wszystkich, za co w czasie stalinizmu był ostracyzmowany, musiał właśnie odejść z zawodu. No, taki dość skomplikowany dramat, lekko rozrachunkowy. I proszę Państwa, scenariusz tego filmu to tak naprawdę połączenie dwóch opowieści, melodramatu i thrillera. Ten film, który Państwo obejrzycie, to połączenie dwóch opowieści, melodramatu i thrillera. Oto w Sleepingu jadą Polacy na Hel. Przede wszystkim dwójka jakichś zagubionych młodych ludzi. On w ciemnych okularach, ona Marta ze śladami podcinanych żył na ręku. Coś się między nimi dzieje, trochę iskrzy podczas tej jazdy, ale na koniec filmu rozstają się, do niczego nie doszło. Ale generalnie, proszę Państwa, ten film to jest rzeczywiście melodramat, ponieważ wszyscy w tym filmie cierpią jakby na niedobór miłości. Ten film, właśnie wszyscy w tym filmie mówią trochę o miłości, albo jej nie mają, szarpią się z powodu tej miłości, płaczą z jej powodu, więc po pierwsze to jest właśnie melodramat, to jedna rzecz. Ten melodramat jest zresztą podkreślony jeszcze przez taką multiplikację par bohaterów. Nie tylko ten Marta i Jerzy się kochają w tym Sleepingu, ale także, proszę Państwa, kochają się, czy w każdym razie potworzone są takie pary Staszek i Marta. Staszka gra tutaj Zbigniew Cybulski. Dalej konduktor i konduktorka delikatnie do siebie też tutaj ślinią się i oczko puszczają. Żołnierz, marynarz i dziewczyna, mąż zabijający żonę, jest taki, pojawia się wątek, to on będzie z kolei sugerował wątek thrillera. Prawdą jest, że Jerzy Kablerowicz miał wtedy taką skłonność do amoryzacji rzeczywistości filmowej. On widział wtedy wszystko w takim kontekście trochę melodramatu. On to tłumaczył jako pragnienia uczuć, jako braku tego uczuć, że to jest taka diagnoza braku uczuć w społeczeństwie po 56-7 roku. A tak naprawdę, jak patrzy się dzisiaj na te filmy, to one mają wiele właśnie z takiego konwencjonalnego melodramatu. Więc to jakby pierwsza warstwa tego filmu, taka kontaminacja dwóch gatunków. Druga warstwa to thriller, proszę Państwa, wagonowy thriller, trochę spod znaku Hitchcocka, typu tam Nieznajomi z pociągu, trochę spod znaku Morderstwo w Orient Expressie. Otóż, proszę Państwa, mąż zabił żonę i ukrył się w tym pociągu i Kablerowicz robi wszystko, żeby budować tajemniczy status postaci, które pojawiają się w tym filmie, z których właściwie przynajmniej dwie lub trzy osoby mogą być właśnie tym mordercą. I dozuje tą informację, wiecie Państwo, istotą thrillera jest właśnie dozowanie, ten ograniczony horyzont poinformowania, dozowanie informacji, budowanie napięcia, że my nie wiemy, kto będzie właśnie tym mordercą. Gdybym mógł prosić screeny, Bach, Lucyna Winnicka, o, fajnie, Zbigniew Cybulski, proszę bardzo, jeszcze dalej, Teresa Szmigielówna, o, proszę bardzo, Ignacy Machowski, proszę bardzo, Ronald Głowacki, nie powiem kto, kogo tu gra, żeby mnie zepsuć. Jeszcze raz. Holender, no nie ma. Nie ma. Otóż, proszę Państwa, tam się pojawia takie ładne ujęcie, taki ładny kadr, kiedy to Leon Niemczyk przychodzi właśnie w ciemnych okularach, czarnych okularach i wygląda rzeczywiście jak gangster. Nie? Czy jest tym gangsterem, czy nie, to Państwo sami się przekonacie. Czy jest tym mordercą, czy nie, jest to także. Ale to jest, proszę Państwa, cała sztuka Kablerowicza. Kablerowicz naprawdę świetnie robił filmy z punktu widzenia takiej dramaturgii gatunkowej. On naprawdę robił dobrze filmy gatunkowe, czy wtedy, kiedy się tego podejmował. I ten film jest właśnie taki. Z jednej strony melodramat, bardzo wiarygodny, rozegrany w takich półtonach, a z drugiej strony thriller, który naprawdę, jeśli człowiek ma trochę dobrej woli, to wciąga w tą swoją fabułę. I na tych dwóch, proszę Państwa, można powiedzieć, takich schematach ten film jest oparty. Ale żeby usprawiedliwić i zakończyć już tą moją tyradę, wszystkiego nie powiem, proszę Państwa, to ten film nie ogranicza się tylko do konwencji gatunkowej. To nie jest abstrakcyjny melodramat, którego akcja dzieje się gdziekolwiek i to nie jest abstrakcyjny thriller, który dotyczy jakiegokolwiek tam zbrodniarza. Proszę Państwa, akcja jednak dzieje się w Polsce roku 58 i na bazie tej konwencji gatunkowej, proszę Państwa, Jerzy Kablerowicz narzucił jak gdyby pewne diagnozy społeczne. Pociąg, proszę Państwa, w tym filmie jest taką świetną synekdochą, czy wiecie Państwo, pars pro toto, takim jakby wehikułem całej Polski. Tak naprawdę tym pociągiem jedzie cała Polska, Anno Domini 1958. Ponieważ wiecie Państwo, sam pociąg jest takim, można powiedzieć, świetnym, wdzięcznym pojazdem, czy wdzięczną przestrzenią do tego, żeby pokazać przekrój całego społeczeństwa, bo w pociągu jedą wszyscy, tak? Bez względu na klasę, zawody, płcie. I to jest tak samo, proszę Państwa. Tu w tym pociągu są wszyscy,
Dalej, proszę Państwa, tu w tym pociągu mam do czynienia z taką stratyfikacją społeczną. W Sleepingu jeżdżą, wiadomo, ludzie socjety ówczesnej, kultury, prawda, aktorzy, lekarze, ksiądz, kanonik i ksiądz z nimi jeżdżący, ale już pielgrzymowicze jadą w trzeciej klasie, prawda? Więc jedzie z jednej strony w Sleepingu socjeta, a w następnych wagonach jadą ci coraz już bardziej ubożsi, siedzą gdzieś tam na korytarzu. Więc w tym sensie, proszę Państwa, nawet ta stratyfikacja, czy nawet ten hierarchia tych przedziałów, czy tych wagonów jest także dobrze dopasowana do tego filmu. A więc, proszę Państwa, w tym pociągu jedzie Polska roku 58. Jaka to jest Polska? Przede wszystkim rzeczywiście, jeśli Państwo odejdziemy tylko od konwencji gatunkowej melodramatyczno-maledramatu i thrillera, to powiemy, że jest to Polska złakniona uczuć. Polska złakniona uczuć, których nie mogła wyrażać i odczuwać w tej totalnej nocy stalinizmu. Jak Państwo wiecie, prywatność w okresie stalinizmu była, nie była pierwszoplanową sprawą, którą się władza interesowała. Takie wszystkie strategie prywatne, strategie okazywania uczuć, strategie miłosne były przez władzę postponowane. Władza przede wszystkim stawiała na produkcję, pracę, to jest jakby jasne, a sama atomizowała społeczeństwo. I tym pociągiem jadą ludzie spragnieni uczucia, spragnieni bliskości, której nie mają. I w tym sensie, proszę Państwa, jest to jakaś diagnoza stanu umysłów Polaków roku 57 i 8. W tym sensie można powiedzieć trochę więcej o tym filmie, niż tylko to, że jest realizacją jakiejś gatunkowej konwencji. To w tym wymiarze melodramatu. Z drugiej strony, proszę Państwa, ważne jest, jak się kończy ten wątek thrillera. Otóż, proszę Państwa, w końcu morderca zostaje złapany. W punkcie kulminacyjnym gonią za tym mordercą, ale proszę Państwa, co ciekawe, nie gonią policjanci, ale gonią wszyscy ludzie z wagonu, goni cały wagon. I ni stąd, ni zowąd, proszę Państwa, nie wiadomo dlaczego, ci ludzie zaczynają agresywnie odnosić się do tego zabójcy, który zabił z miłości, czyli można powiedzieć człowieka, na którym się powinno ulitować. Człowieka, którego nie znają, zaczynają go obrzucać kamieniami, dopadają do niego na jakimś starym cmentarzysku i zaczynają go okładać, właściwie robić regularny lincz. Linczują tego gościa. Ni stąd, ni zowąd, proszę Państwa, nagle kolejna jakby diagnoza się pojawia. Otóż ta Polska jest z jednej strony złakniona uczuć i być może to właśnie ten brak uczuć spowodował, że jest to Polska agresywna, że jest to tłum, który jest gotowy Bogu Ducha winnego człowieka, dla nich Bogu Ducha winnego, bo oni go nie znają, agresywnie zabić człowieka, jak cienka jest warstwa, w której człowiek zmienia się w takie agresywne zwierzę. To była diagnoza, proszę Państwa, społeczna roku 58 Jerzego Kawalerowicza. To się świetnie ogląda i można to potraktować jako kino gatunkowe. Ale jednocześnie, jeśli spojrzymy, proszę Państwa, na to okiem historyka, okiem kogoś, kto patrzy na społeczne nastroje tamtej epoki, to myślę, że, proszę Państwa, film Kawalerowicza wiele mówi o społeczeństwie, a raczej o kondycji duchowej Polaków roku 58. To było społeczeństwo zagubione, trochę osamotnione, łaknące uczucia jak kania dżdżu, a z drugiej strony, po tej nocy stalinizmu, w której nauczono Polaków wszelkiej podłości, gotowe do naprawdę wielkiej agresji. I w tym sensie, proszę Państwa, ten film jest naprawdę także świetną diagnozą Polski roku 58. I w tym sensie jest też podobny, choć tak przecież różne do Popiołu i Diamentu, w tym sensie, jest podobny trochę do Popiołu i Diamentu, bo Popiół i Diament, prawda, przecież także w postaci przede wszystkim Zbyszka Cybulskiego wyrażał ten smutek, czy to brak zaufania, tę utratę mitu tej młodzieży roku 58. Gorycz jest w jednym i w drugim filmie. Pierwszy, poważny dramat. Drugi, fajnie się to ogląda. Kino gatunkowe, ale pod nim proszę doszukiwać się także ważniejszych, mocniejszych treści. Dziękuję Państwu serdecznie. Thank you.